24 godziny, dokładnie tyle czasu razem z Natalią. Hej! No właśnie, jest za kamerą. Będziemy musieli przeżyć kupując i używając tylko najtańszych rzeczy, a oto pierwsza z nich. Tak jest, słuchajcie, stary, dobry Opel Corsa będzie nas woził przez najbliższe 24 godziny, dlatego że wypożyczyliśmy go za 80 zł. Była to najtańsza dostępna opcja, którą udało nam się znaleźć w całym Trójmieście i powiem szczerze, że 80 jak za takie auto to wcale nie jest mało, ale no tak czy inaczej taniej się już nie dało. Aktualnie, jak wiecie, jest godzina 14.00, więc w tym momencie rozpoczynają się nasze 24 godziny, a to oznacza, że no niestety do jutra do godziny 14 nie mogę z mojego telefonu korzystać. Od tej pory, Natalia, w każdym miejscu, w którym będziemy, oczywiście możemy rzeczy kupować, ale jak nie wiem, pójdziemy do jakiegoś sklepu czy restauracji, to możemy wybierać tylko te najtańsze rzeczy. Okej, ale Karol, musimy jechać na zakupy, bo praktycznie nic nie mamy. To prawda, bo nie mamy ze sobą ani jedzenia, ani picia, ani żadnych kosmetyków, ani ubrań na przebranie, bo no w tym co mamy na sobie jakby chodzić już możemy, ale na jutro trzeba będzie coś ogarnąć. No i nie mamy też noclegu, bo w dzisiejszym odcinku z naszego domu korzystać nie możemy. I właśnie, żeby w dzisiejszym odcinku móc jakkolwiek funkcjonować, to Natalia, potrzebujemy telefon. Musimy kupić jakiś najtańszy smartfon, zaraz po niego pojedziemy i jak już będziemy go mieli, to powinno być troszkę łatwiej. No dobra, podjechaliśmy już pod MediaMarkt, zaraz wchodzimy do środka, ale... Natalia, jak ci się jedzie naszą furką nową? Spoko! W ogóle jest taki mega intensywny zapach i on mnie aż wkurza. Tak, jest taki mega... Aż za mocny, pokaż ile jest zawieszek. No właśnie, są trzy zawieszki i one bardzo intensywnie pachną, aż tak wkurzająco momentami, ale... W sumie lepiej tak, niż żeby śmierdziało. Ogólnie dzisiaj naprawdę spoko, jest trochę głośno, ale przede wszystkim brakuje klimy. Nie ma w tym samochodzie klimatyzacji, a... No jak widzicie, mamy dzisiaj 15 stopni i słońce, więc jest dość ciepło. Na szczęście Corsa jest całkiem nieźle wyposażona, bo mamy, jak widzicie, elektrycznie sterowane szyby. No dzięki którym damy radę jakoś to przetrwać. Dobra, wyszliśmy już do sklepu. Udało nam się znaleźć jeden fajny telefon za 199 zł w promocji w ogóle, ale no niestety okazało się, że go nie mają. Był to totalnie najtańszy smartfon, jaki kiedykolwiek widziałem, ale no pan powiedział, że niestety one są już tak stare i tak słabe, że nikt ich nie kupował, więc no mają tylko na wystawie, a nie mają go w sprzedaży. I trochę szkoda, bo kolejny najtańszy kosztował już ponad 300 zł, ale no jak nie będzie wyjścia, to będziemy musieli go kupić, tylko pójdziemy teraz jeszcze do RTV Euro AGD, no bo może tam uda się tego Alcatela dostać. No i mamy to, udało się kupić, jak widzicie, Realme C11 z 2021 roku za, jak widzicie, 299 zł. Ja w ogóle byłam w szoku, bo najpierw znaleźliśmy telefon za 349 zł jakiejś nieznanej marki. Infinity, Infinitex, Infinifox, coś takiego, no. I Karol podszedł, zapytał, czy jest ten telefon dostępny. Pan powiedział, że jest, ale Karol spytał, czy może sprawdzić, czy jest jeszcze jakiś tańszy telefon u nich. I znalazł to Realme za 299 zł. To ty, właśnie. Pytanie, czy on będzie naładowany. Ale zanim Natalia otworzy ten smartfon i zanim zobaczymy, czy jest naładowany, to strzelcie koniecznie łapkę w górę pod tym filmem i spróbujcie robić tutaj 25 tysięcy lajków, jeśli taki pomysł na film wam się podoba. A jeśli jesteście nowi i trafi się na ten film przypadkiem, to zasubskrybujcie koniecznie mój kanał, żeby no nie przegapić żadnych podobnych filmów. A my, uwaga, otwieramy, spróbujemy go odpalić i zaraz się przekonamy, czy będzie działał. No i niestety, widzowie, tak jak się domyślałem, smartfon jest totalnie rozładowany, ma 0%, nie chce się w ogóle włączyć, więc mamy lekki problem. Ale mamy też tutaj, Natalia, jak widzisz, gniazdko zapalniczki, więc teoretycznie możemy kupić najtańszą ładowarkę samochodową, wtedy weźmiemy kabelek z pudełka. Tak, weźmiemy kabelek i będziemy mogli podłączyć tutaj, co? Dobra. Dobra, coś słuchajcie, będzie marzcie. Przyszliśmy z ładowarkami, ale tam nawet nie mamy co patrzeć, bo tam jest za drogo. Ale tutaj jest takie fajne stoisko z tańszymi rzeczami i jest tutaj, jak widzicie, najtańsza ładowarka samochodowa za 29,99. Którą po prostu bierzemy. Ładowarka kupiona, ale co ciekawe, zapłaciliśmy 19,99. Okazało się, że jest dychę tańsza, pewnie była po prostu, wiecie, przewieszona. Więc o tym bardziej jest to najtańsza ładowarka, którą udało się znaleźć i zobaczymy, czy będzie działała. Dobra, uwaga, chwila prawdy, jesteśmy w samochodzie i świeci się, czyli Natalia działa elegancko. Teraz jeszcze tylko podpinamy do telefonu i uwaga! I nic się nie dzieje. Ty, no nie gadaj. Może potrzebuje chwili. Dajmy mu chwilę. Po 15 minutach udało się ten telefon skonfigurować, włączyć i jak widzicie, mamy już wszystko ustawione. Mamy też naszą kartę wsadzoną do środka, ale powiem wam, że po tym telefonie absolutnie nie widać, żeby to był najtańszy telefon w sklepie. W ogóle się nie laguje, jest mega ładny. Ekran też jest niczego sobie i właśnie, fajne jest to, że w dzisiejszym odcinku będziemy mogli sprawdzić, czy to, co jest najtańsze, jest najgorsze. Bo często się tak myśli, nie? Że jak to się stanie, no to nie może być dobre, ale... Z gorszej jakości, no właśnie, z gorszej jakości, ale wydaje mi się, że... No w przypadku tego telefonu wcale tak nie będzie. Ale skoro o telefonie już mowa, to wezmę go na chwilę i wykonam jeden telefon, który wydaje mi się może mocno was zdziwić. Dzień dobry, wie pan co, ja dzwonię, żeby zapytać, jaki jest najtańszy laptop, który macie aktualnie dostępny na miejscu?
najtańszy laptop. Tak. Sprawdzę i odzwonię do pana, dobra? Dobra, to czekam, dzięki wielkie. Tak, dobrze słyszeliście, pytałem o najtańszego laptopa, dlatego że w Gdańsku jest specjalny sklep z laptopami poleasingowymi, no, które można dostać w cenie niższej niż zapłaciliśmy za tego smartfona. Ale zanim pojedziemy po laptopa, to zajeżdżamy jeszcze do Lidla, bo zachciało nam się trochę jeść i musimy kupić też coś do picia. Tylko teraz tak dalej, musimy ustalić kategorię. Każdy z nas może użyć jednej kategorii, dobra? I w tej kategorii znaleźć najtańszą rzecz. Okej, okay, to ja wybieram kategorię baton. Okej, okay, Natalia, to ja może dla odmiany wezmę kategorię pieczywo. Próbuję, nie wiem, jakąś bułkę pewnie kupić. Obstawiam, że kejzerka będzie najtańsza. Może tak być i do tego jeszcze bierzemy kategorię woda, nie? Żebyśmy po prostu kupili sobie jakąś wodę. Idziemy szukać i zobaczymy, co będzie z tego najtańsze. Dobra, jesteśmy już w Lidlu, widzicie, znaleźliśmy bułkę pszenną za 79 groszy i myślałem, że ona już będzie najtańsza, ale no nie, no do kejzerki nie ma podjazdu. Z kejzerką nic nie wygra, jak widzicie, 33 groszy za jedną bułkę, więc biorę jedną i mam nadzieję, że trochę nią podjem. Jeśli chodzi o moją kategorię, to mamy 4 batony w tej samej cenie. Mamy tutaj taki ala sneaker, tutaj jest ala Mars, ala Twix i tutaj jeszcze Karol jest taki ala Pawełek. A bez kitu, to są takie Lidlowe odpowiedniki, nie? Tych znanych tak, batonów. Tak, wszystkie są po... Ej, nie, tutaj jest... Złoty 41. A faktycznie jest tańszy, no bo tego kosztują złoty 49. Chrup and go, ty co to jest w ogóle? Taki, ale ten Knoppers chyba, ten w batonie. Ej, ładnie to wygląda. Dobre, ja chcę to. Dobra, no to, no właśnie, nie masz wyboru. Bierz to, bo nic tańszego niestety nie ma. Jeśli chodzi o wodę, to też szybko poszło, bo jak widzicie, woda z Jaguaro, mineralna średnio gazowana, kosztuje 75 groszy. Nie jest ona może zbyt duża, ale póki co mi się wystarczy. Nie ma to widzowie jak sucha bułka, tego mi brakowało, ale... Ej, mega dobry jest ten baton, chcesz gryza? Ty jak zachęcone? Totalny kozak. I znowu, ten baton jest dowodem na to, że nie wszystko co najtańsze jest najgorsze, bo jadłem gorsze batony, które były dużo droższe. Jeśli chodzi o bułkę, no to bułka jak bułka. Wiadomo, jak spokojnie kejzerka z Lidla. Ale uwaga, czas jeszcze na test najtańszej wody gazowanej. Spoko. Jak woda, co? Jak woda, no. Ale skoro podjedliśmy, to jedziemy teraz po tego laptopa, a potem szukać jakiegoś noclegu, bo no póki co jeszcze nie mamy gdzie spać. No i mamy to, słuchajcie, nie spodziewałem się, że kiedykolwiek w życiu uda mi się kupić laptopa za 179 zł, bo o, jak widzicie, dokładnie tyle zapłaciłem i w tej cenie, poza samym laptopem, który uwaga, po otwarciu wygląda tak, nie jest w stanie idealnym, ale działa. Jest normalnie funkcjonalny, można z niego korzystać. I w sumie jak teraz na niego patrzę, to nawet nie wygląda źle. Dostałem do niego zasilacz, więc zasilacz i ten laptop wyszedł prawie 2 razy mniej niż nasz smartfon. Natalia, 179 zł. Co ty na to? Serio? No co ty, tak tanio? Ja nie wiem, jak to jest możliwe. Generalnie... Jest mocno zniszczony. Nie, nie jest mocno zniszczony, on jest wiadomo, używany, jest poleasingowy. Troszeczkę porysowany, ale szczerze myślałam, że będzie taki zajechany, że laptop będzie się otwierał. Ej, Karol, a działa on w ogóle? Działa, działa. Nie, spokojnie. Pan przy mnie sprawdza, tylko musimy, no, używać go na zasilaczu, nie? Niestety. Okay. Ale no powiem, że to jest jakiś hit. Ja wiem, że to nie jest taki pełnoprawny laptop, bo to jest tak naprawdę Chromebook i on działa trochę na zasadzie Natalia smartfona albo tableta, nie? Okej. Okay. Więc... No i tak jest mega tani. No właśnie, ale wygląda jak laptop, wiecie, no ma wszystkie normalnie klawisze tak jak laptop, ma touchpada, więc no wszystko to, co laptop powinien posiadać, posiada, tylko trzeba będzie go skonfigurować dopiero jak znajdziemy nocleg. W międzyczasie, jak Karol kupował laptopa, to ja już pobrałam aplikację bookingu. Ja się boję, Natalia, ja się boję, co to będzie, bo... Boję się, Karol, że będzie to coś podobnego jak ten najgorszy hotel w Sopocie, w którym spaliśmy. A tam bym nie chciała spać za nim. Ja też bym tam jeszcze, chociaż tam wcale tak tanio nie było, więc wydaje mi się, że to nie był najtańszy raczej w całym Trójmieście. Plus też wszystko zależy od tego, co dzisiaj jest dostępne, nie? Bo mamy, jak widzicie, ustawioną datę od 13 do 14 kwietnia, Gdańsk i... A to nie jest tak posegregowane jeszcze od najtańszych, dobra? No dobra, to w takim razie, Natalia, dawaj, cena od najniższej do najwyższej. 150 zł. 84, bardzo dobre opinie. 3 gwiazdki, no co ty? We Wrzeszczu? Nie, no to musi być skam jakiś. Kliknij w to. Ej, Karol, to wygląda mega ładnie. Zobacz, jak tutaj jest czyściutko. Nie, no to jest niemożliwe, Natalia, że... Jak ładnie, jakie ładne łóżko. Że to jest najtańszy hotel. Nie, weź cofnij na główną. No patrzcie, mamy wybrane hotele i teraz jeść, Natalia, niżej. 150 zł, 186, 198, no, 220, ty no. Faktycznie jest najtańszy hotel, no to jest hit jakiś. To ja, widzowie, bałem się, że my dzisiaj będziemy spali w jakimś baraku albo w jakimś namiocie czy gdzieś, a okazuje się, że będziemy mieli hotel trzygwiazdkowy za 150 zł. 18 metrów kwadratowych. Kurde, klasunia, dobra, to rezerwuj to. Okej, udało się zarezerwować. Jak widzicie, nasza rezerwacja została potwierdzona i zapłaciliśmy 149,60, czy jeszcze 40 groszy taniej. No to jest niesamowite jakieś. To może, Natalia, jedźmy tam teraz, odbierzmy ten pokój, umyjmy ręce, bo ja czuję, że mam brudne ręce, muszę się, wiesz, tak troszkę odświeżyć. I zastanowimy się, co zrobić z obiadem. Tak, zastanowimy się, co zrobić z obiadem, a w międzyczasie spróbujemy też zabalić tego laptopa. No dobra, słuchajcie, budynek, jak już podasz hotel, to jest ten budynek, powiem wam, że wygląda mega ładnie z zewnątrz, ale zanim tam pójdziemy, to właśnie, musimy wziąć bilecik i schować go do naszej strzały, która stoi, jak widzicie, o, centralnie przed wejściem. I tak sobie myślę, Natalia, że pani się będzie na nas dziwnie patrzyła, jak będziemy wchodzili bez żadnych bagaży. Wiesz, co sobie pomyśli? Wiesz, co sobie pomyśli, my nie mamy nic, ani bez... Ja nawet torebki nie mam. Nic, jesteśmy totalnie... Tylko telefon. Wejdziemy z telefonem i z kamerą, to... Troszeczkę podejrzane. No właśnie.
No dobra, pokój jest dobrany. Ostatecznie zapłaciliśmy 144 zł, więc jeszcze taniej niż się spodziewaliśmy. Jest naprawdę turbo tanio jak na hotel w centrum Gdańska, bo lokalizacja jest kozacka. Jeśli chodzi o sam pokój, to jest naprawdę duży, jest naprawdę czysty, ale kilku rzeczy brakuje. Pierwszy raz widzę, żeby na przykład w łazience nie było brudzika. Jest po prostu, jak widzicie, prysznic, jest taka gumowa podłoga i... Ona jest na całą łazienkę. Ty, Natalia, tu można wszystko chlapać, nic się nie stanie. Możesz się myć wszędzie. Boski, tu możesz, o, tam się myć na przykład, na kibelku. Brakuje też niestety telewizora, bo jak widzicie, o, na ścianie jest przygotowane gniazdko pod TV, ale no niestety telewizji nie ma. Ale w tej cenie, Karol, mamy dwie butelki wody i mamy też mydło i chyba rzecz pod prysznic. Wiedziałam, że coś stało w łazience. Okej, dobra. No faktycznie, jakieś kosmetyki tutaj mamy. Kurde, powiem wam, że jestem w szoku. Ja jestem w szoku, jak tutaj jest ładnie, bo myślałam, że jak wydamy 144 zł, to będzie to taki pokój, wiecie, jak nad morzem u pana Władka i w ogóle. Bez kitu, no, ale... Przestarzały, a tutaj jest tak ładnie. W ogóle sprawdźmy jeszcze, czy jest jakieś wyposażenie. Nie, są bezpieczniki. Tutaj też nie. Tutaj też nie, ale w ogóle jest kuchnia, Natalia, to już to jest samo kuchnia, to jest. Nic nie ma, są tylko dwa kubki, nie? No dobra, nieważne, i tak tutaj za długo nie posiedzimy, do jutra. Ale najważniejsze jest to, że jest czysto, nie? Jest, widać, że świeża pościel wyprana, więc ja, Natalia, będę się tutaj czuł prawie jak w domu, serio. No dobra, słuchajcie, odpaliłem tego Chromebooka, wszystko śmiga, jak widzicie, jestem już na pulpicie. Tutaj mam jakiś taki ala mój komputer. Zupełnym przypadkiem mamy też, o proszę bardzo, jak widzicie, stronę Sweet Planet, na której póki co, gdy to nagrywam, nie ma nowości, ale gdy wy oglądacie ten film, to nowości jest całe mnóstwo, bo w piątek wjechała do naszego magazynu największa dostawa, jaką kiedykolwiek zamówiliśmy od początku sklepu. Tak na zachętę pokażę wam może kilka ciekawych produktów, jak na przykład to, albo 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 to. Jak widzicie, jest tego sporo, a to, co wam pokazałem, to naprawdę tylko ułamek tego, co zamówiliśmy, więc jeśli macie ochotę na jakieś nietypowe, egzotyczne, niespotykane w Polsce słodycze i inne przekąski, to wbijajcie koniecznie na www.sweetplanet.pl i no sprawdzajcie to, co się pojawiło, bo jestem pewien, że no po prostu będziecie w szoku. Mało tego, w ten weekend raz z Natalią jesteśmy też u nas na magazynie i nagrywamy dla was różne TikToki oraz shortsy, no w tym także pakowanie waszych paczek. Jeśli więc planujecie coś zamówić i chcielibyście mieć szansę, aby wasza paczka pojawiła się na naszym TikToku, albo na naszym Instagramie, albo na naszym kanale na YouTubie, to koniecznie wybierzcie sobie coś ciekawego, zróbcie zamówienie i no po prostu będziecie wtedy mieli szansę, że wasze zamówienie może akurat nagramy. No więc wbijajcie koniecznie na naszą stronę, sprawdzajcie to, co dojechało, bo naprawdę jestem pewien, że wam się to spodoba. A propos, Natalia, jedzenia, mówiąc o tym, zrobiłem się głodny. Ale o tym, gdzie pójdziemy na kolację, zadecyduje to koło fortuny, na którym poza fast foodami, takimi jak Maczek, KFC, Burger King i tak dalej, mamy też restaurację. Ale spokojnie, żebyście nie myśleli, że wzięliśmy sobie jakieś fancy knajpki, to wybraliśmy w Google, jak widzicie, restaurację z ocenką, a właściwie z cenami na poziomie 1 dolara, bo im więcej dolarów tutaj byśmy zaznaczyli, no tym droższe te restauracje by były. To oznacza, że teoretycznie mamy tutaj najtańsze, aktualnie otwarte restauracje w naszej okolicy. I szczerze myślałem, że będziemy się jedli w barze mlecznym, ale z racji tego, że jest godzina prawie 19, no to wszystkie bary mleczne są pozamykane. No i tak naprawdę, jeśli chcemy coś zjeść, to musimy, no, patrzeć na to, co jest czynne. W takim razie, uwaga, zakręciłem już kołem i naszą kolację, Natalia, zjemy w restauracji Moja Gruzja. No dobra, jak widzicie, jesteśmy już na miejscu. Tak oto wygląda menu, jest mega małe, więc zbyt dużego wyboru nie mamy. Jest ono podzielone na dwie kategorie, chleb i chinkali. Więc jeżeli chcemy wziąć chinkali, to musimy wziąć najtańsze, czyli z mięsem. Okej. A jeżeli chodzi o chlebek, to najtańszy jest chyba ten z czarną fasolą, dodatkiem orzechów i gruzińskich przypraw. No dobra, to czarna fasola nie bardzo, ale spróbujmy, zobaczymy. No weźmy najtańsze, z tej części menu, czyli z chlebów, i weźmy też najtańsze chinkali i najtańszy napój Natalia, którym jest kawa albo herbata. Dobra, no to po herbatce chyba, co? Chyba tak. No jest, widzowie, nasza kolacja, właściwie to obiadokolacja w końcu dojechała. Mamy tutaj te chinkali, mamy tutaj, jak się nazywa, Natalia? To coś z fasolą. Tutaj jedna herbatka, tutaj druga herbatka, zaszliśmy, wzięliśmy dwie, ale każda ta rzecz była najtańsza jakby w swojej kategorii. Ja zacznę próbowania tego chlebka, ale jest strasznie gorący. Wszystko to jest gorące, tak paruje. Dobre. Nie przeszkadza ta fasola? Uwaga. Gorące, ale bardzo dobre, jestem w szoku. Chwilę poczekaj, sobie chinkali trochę przestygło i uwaga. Nie wiem, czy ten bulion w środku jeszcze nie będzie gorący. No właśnie, bo to trzeba rozgryźć, wypić bulion i dopiero potem to mięsko, które jest w środku. Bulion jest mega doprawiony. A jak to mięsko w smaku? Jeszcze nie posmakowałam, czekaj. Przepyszne, jest miękkie i jest takie świeże. W środku są normalnie zioła, bardzo dobre. Okej, słuchajcie, my jesteśmy już w samochodzie, zjedliśmy. Było w porządku, ale tak bez szału. W sensie chyba nie jesteśmy fanami kuchni gruzińskiej, bo wydaje mi się, że jak na kuchnię gruzińską, to było naprawdę dobrze zrobione. Tylko nam po prostu nie podchodzi, wiecie, ta konsystencja i zabawa z tym chinkali, bo stali się pozalewaliśmy tym bulionem. No właśnie, więc umówmy się, że było okej, i zapomnijmy o tej restauracji, bo teraz, słuchajcie, została nam godzina na ogarnięcie ubrania.
ubrań i kosmetyków na jutrzejszy dzień. Jedziemy zaraz do galerii, ale czekając na jedzenie, pobraliśmy sobie różne aplikacje, no, sklepów odzieżowych, w tym także H&M-u i okazało się, że tutaj wchodząc w kategorię na przykład koszulki męskie, można, jak widzicie, wybrać sortowanie od najniższej ceny, więc robimy coś takiego. I teraz, jak widzicie, na samej górze mamy najtańsze t-shirty dostępne w H&M-ie. Ten kosztuje 22,99 i Natalia, ja go biorę, on będzie idealny na jutro. Do tego wezmę sobie też bluzę, najtańsze kosztują niecałe 5 dyszek, ale o, ta jest fajna, bo ta jest w takim, jak widzicie, niebieskim kolorze, więc wezmę białą koszulkę, tą niebieską bluzę. Do tego też taką oto zwykłą, najtańszą piżamę. 3 pary bokserek, bo niestety nie ma pojedynczych, a no, jak widzicie, to jest najtańszy zestaw. I jak widzicie, jakieś skarpetki za 9,99, bo no, one są najtańsze. Jeśli chodzi o resztę stylów, czyli o spodnie, o kurtkę, to założę jutro to samo, co mam dzisiaj na sobie, bo z tego korzystać możemy, ale ty, Natalia, w trakcie drogi do galerii porób sobie screeny tego, co ty chcesz, dobra? Z H&M-u, żebyśmy nie marnowali czasu, bo musimy jeszcze ogarnąć potem kosmetyki. No właśnie, żebyśmy zdążyli. Dobra, jesteśmy w H&M-ie. Pierwsza rzecz, czyli koszulka za 22,99 jest tutaj. O, rozmiar S, więc biorę. Tutaj też jest ta bluza, o, w kolorze niebieskim, ładnie wygląda, kosztuje 49,99, więc to też jest najtańsza bluza w H&M-ie. Piszą niestety tamtej, którą patrzyliśmy, nie ma tutaj w Gdańsku. Najtańsza piżama, jaką znaleźliśmy, to jest ta fioletowa, tak? No, 79,99. Tych bokserek za 49,99 też niestety nie ma, one są chyba tylko online, więc o, biorę takie zwykłe czarne za 59,99. O, i do tego jeszcze, słuchajcie, takie oto skarpetki za 9,99. W sumie szału nie ma, ale nie ma już czasu szukać innych, więc bierzemy. Jeśli chodzi o Natalię, to zaczynamy od bielizny. Jak widzicie, tu biustą już za 39,99 i one są najtańsze w H&M-ie. Jeśli chodzi o piżamy, to najtańsze kosztuje 59,99. O, i to jest właśnie ta, więc bierzemy dla Natalii. Jeśli chodzi o skarpetki, to za 9,99 są tylko dwie pary. Te bierzesz, Natalia, różowe? Tak, te różowe, no. Średnio będą ci pasowały chyba do stylu, ale... No w sumie nie ma wyjścia. Do tego, słuchajcie, najtańsze majtki za 29,99. I do tego jeszcze, o, ta oto najtańsza bluza, którą Natalia też sobie zeskrynowała. A co z koszulką, Natalia? Ty nie potrzebujesz koszulki? Nie, założę całą bluzę. Tak? Dobra, to szybko do kasy i potem jeszcze do Rossmana. W międzyczasie, jak pani w H&M-ie kasuje nasze ubrania, Natalia porobiła screeny kosmetyków, które potrzebuje w Rossmanie kupić. I tutaj są jakieś chusteczki do makijażu. Tutaj jest jakaś najtańsza szminka. Najtańszy tusz do rzęs, o właśnie. Najtańszy puder, najtańszy korektor i najtańszy podkład, więc zaraz zobaczymy, że to będzie. No dobra, zakupy w H&M-ie zrobione. Za to wszystko zapłaciliśmy trochę ponad 300, więc w sumie nie tak tanio, ale z drugiej strony mamy stylowy dla dwóch osób na jutro, więc chyba wcale nie tak źle. Braliśmy najtańsze rzeczy, ale teraz szybko lecimy do Rossmana, bo zostało nam 10 minut i nie wiem, czy zdążymy. Dobra, słuchajcie, na paście się udało. W ogóle przypomniało nam się jeszcze o szczoteczkach i paście do zębów, ale musieliśmy wziąć, jak widzicie, dla dzieci, bo ona była najtańsza. Natalia też znalazła te mega tanie kosmetyki, ja jestem w szoku, bo ile ten puder na przykład, Natalia? Dyszkę, tak? To chyba też dyszki. Wszystko w okolicach dyszki. O, tutaj macie pokazane rzeczy, no jak widzicie, faktycznie są to najtańsze kosmetyki, jakie były. Ty, Natalia, ty patrzyłaś w ogóle na kolory tych kosmetyków wszystkich, czy? Były tylko 0,2, czyli średnie, nie było najjaśniejszych, więc mogę być trochę taka pomarańczowa. Właśnie, jestem ciekawa, jak będziesz wyglądała, ale... Też nie wziąłam żadnych pędzli ani beauty blendera, bo beauty blender jest za drogi, więc będę malowała się ręką, już się odzwyczaiłam, więc mogę wyglądać trochę śmiesznie. No tak, ale jak widzicie, wszystko się już zamyka, więc no nie było czasu, żeby cokolwiek wybierać i ja niestety nie zdążyłem kupić nic dla siebie. Nie mam ani dezodorantu, ani żelu do mycia, ani żadnego szamponu, więc Natalia... Żel jest? No żel jest, ale jakiś dezodorant by się przydał, więc musimy... No właśnie, antyperspiranty. Musimy jeszcze skoczyć do jakiegoś supermarketu. Dobra, słuchajcie, jesteśmy w supermarkecie, mamy tutaj obok nas dezodoranty i... Kurde, ja powiem ci, że trochę się ich boję. Tutaj udało nam się znaleźć za 5,48. Nie najgorzej pachnie w sumie. Mocno perfumowany jest, ale... I tak nie masz wyjścia, musisz go wziąć. Znaczy, mam wyjście, bo tutaj jest jeszcze antyperspirant w kulce za 4,59, więc ja biorę to, Natalia. Do tego będę musiał rano się jakoś ogolić. W sensie, ja wiem, że nie widać, ale golę się codziennie, żeby nie było. O, i tutaj mam jakąś maszynkę za złoty 99, więc wezmę, ale... Boję się, Natalia, że jutro rano mogę mieć pociętą twarz przez nią. To nie potrzebujesz jeszcze jakiegoś żelu albo pianki do golenia? No właśnie, coś by się przydało. O Jezu, Natalia, zobacz to. Tu jest taki, widzisz, dla oszołu krem do golenia. Ja się go totalnie boję, bo... Za 2,58, Karol. No właśnie, ja się boję, że będę miał po tym jakieś wypieki na twarzy coś, ale no zobaczymy. Do tego bierzemy też żel potrójny, bo ja dużo zużywam i nie wiem, czy ten kontrolowy nam wystarczy, a no mamy tu jakiś za 4,59 o... Francuski. Tak, francuski, W ogóle o zapachu tarty truskawkowej, ja nie wiem, kto to wymyślił. Do tego jeszcze najtańszy szampon do włosów za 5,69, co ciekawe, tej samej marki. Najtańsza szczotka do włosów dla Natalii, w sumie dla mnie też. Będzie bolało. Właśnie, ale co ciekawe, znowu tej samej marki, Natalia, oni mają wszystko chyba. Najtańsza pasta do włosów, co ciekawe, z Joanny, więc ona chyba nie będzie aż taka zła, jak widzicie, wszystkie obok są droższe, więc biorę sobie tą. Najtańszy dezodorant dla Natalii za 3,99 w sprayu, co ciekawe, a nie w kulce. Marki, no właśnie, inna marka w końcu. I w sumie, jeśli chodzi o kosmetyki, to chyba wszystko mamy, ale przyszliśmy jeszcze na dział z puzzlami, bo Natalia chce jakieś najtańsze puzzle, tylko nie wiem... 2,99, Karol. Jezu, 2,99 i ile ich jest? 54 mini puzzle, Natalia, ty to ułożysz przecież w 2 minuty jakieś. Bierzemy. Dobra, weźmy. Tutaj mamy też dział z takimi tanimi mini planszówkami i o,
To jest chyba najtańsze z nich, już 68. I są to warcaby. W sumie dawno nie grałem, więc Natalia, umiesz grać? Umiem. Dobra, to weźmiemy i sobie pykniemy. Mieliśmy już wychodzić do sklepu, ale wpadliśmy na pomysł, że weźmiemy coś do pochrupania na wieczór i znaleźliśmy najtańsze ciastka za złoty 99. Wyglądają one tak, no opakowanie mocno budżetowe, bym powiedział. Tak, nie ma na nim. Białe. Tak, nie ma na nim zbyt wiele grafik, ale no weźmy, no. Wydaje mi się, że herbatniki deserowe nie mogą być niedobre. Dobra, słuchajcie, przyjechaliśmy do hotelu już jakiś czas temu. Jak widzicie, Natalia użyła puzzle. Zagraliśmy w międzyczasie dwie partijki w warcaby. Dwa razy ja wygrałam. Dobra, kto pytał, Natalia? Zrobiliśmy też test tych herbatników. Powiem wam, że są spoko, ale no nic szczególnego. Nie, szału nie ma. Tam ładuje się nasz telefon, tutaj na tym naszym laptopie oglądamy sobie YouTube'a i jak widzicie, jest już 23:10, więc chyba powoli czas się wykąpać, tym bardziej, że Natalia mówi, że śmierdzą mi skarpetki po całym dniu, więc już mi mówiła to 3 razy, więc Natalia, idę, zrobię to dla ciebie, pójdę się wykąpać. Biorę w takim razie moją piżamę, biorę też wszystkie te najtańsze kosmetyki i dam wam zaraz znać, jakie są moje wrażenia. No dobra, ja już wykąpany, ubrany w piżamę, zęby wymyte i powiem wam, że wszystko spoko, tylko ta pasta, taka dziwna, Natalia, jest słodka, smakowa, no, taka owocowa. Ale słuchajcie, na dzisiaj będziemy kończyli, idziemy sobie jeszcze obejrzeć coś na YouTubie, idziemy też zaplanować jutrzejszy dzień, bo no jutro do 14 dalej nagrywamy, więc wyjdziemy się rano. Okej, witamy was kolejnego dnia, mamy godzinę aktualnie, uwaga, 9:13, my już wstaliśmy, ta Natalia, o, nawet jak widzicie, już się maluje, super masz stylówkę, mega te skarpetki ci fitują, ale no właśnie, Natalia rano mnie budzi, że jest przypał z jej bluzą, dlatego że, o, jak widzicie, pani w handlu zapomniała zdjąć ten klip zabezpieczający. Najciekawsze jest to, że ten klip nie pikał, jak wychodziliśmy ze sklepu, więc no nie wiedzieliśmy, że on tutaj jest, no i póki co Natalia będzie musiała założyć sweter, który miała na sobie wczoraj, a po prostu jak widzimy z hotelu, to pojedziemy do galerii, pokażemy paragon i no poprosimy, żeby nam to zdjęli. W ogóle jeśli chodzi o hotel, to spało się spoko, łóżko całkiem wygodne, trochę za miękkie, w nocy też strasznie zaczęło padać i waliło o parapet niemiłosiernie. Wszystko, no okna są tak średnio szczelne, ale nie ma co narzekać, jak za tą cenę to naprawdę było lepiej niż się spodziewaliśmy. Teraz idziemy się ogarniać i zaraz zobaczycie, jak wyglądamy. Okej, ja jestem już gotowa, pomalowana tymi kosmetykami i powiem wam, że maskara i szminka były naprawdę spoko, ale cała reszta mocno średnia. Ale powiem ci, że nie widzę, Natalia, żebyś malowała się najtańszy mi. No dobra, no ale z przodu jest naprawdę git, wydaje mi się, nie ma dużej różnicy. To słabo kryły te kosmetyki, nie? Właśnie, mogą się słabo trzymać, nie? Jeśli chodzi o moje kosmetyki, to tak, pasta do włosów, spoko, ale nie jest jakaś mega trwała, tak słabo skleja włosy, więc czuję, że za godzinę już będę miał całe rozwalone. Krem do golenia i ta jednorazowa maszynka, całkiem spoko, trzeba było uważać, żeby się nie zacząć, ale chyba się udało. No dezodorant już używałem, pastę do zębów również, więc o tym wam mówiłem. Mam też na sobie tą stylówę z H&M-u, więc o, bluza i koszulka jest. Skarpetki, jak widzicie, też są, więc jest spoko, ale nie ma co, idziemy oddać teraz spokój, wychodzimy z hotelu i lecimy dalej z odcinkiem. Dobra, hotel oddany, jesteśmy w naszym samochodzie i no ten odcinek nie mógłby zakończyć się bez jakiegoś fast fooda, więc pojedziemy teraz do Maka i sprawdzimy, co najtańszego mają w ofercie śniadaniowej. Będzie to tyle ciekawe, że no raczej każdy wie, jaka jest najtańsza rzecz w standardowej ofercie, ale w ofercie śniadaniowej powiem wam, że nie mam pojęcia, więc jestem ciekawy, co nam podadzą. Jedziemy, musimy się streszczać, bo mamy niecałe 20 minut i no powinniśmy zdążyć. No dobra, podjechaliśmy już pod Maczka i teraz w aplikacji na naszym najtańszym smartfonie musimy znaleźć najtańsze śniadanie, Natalia. Kategorie kanapki i wrapy? No weźmy, zobaczymy, może weźmiemy dwie kategorie jakieś. I tutaj okay. Tak wszystko jako razem? Wiesz co, no chyba tak, czy nie? Czyli najtańszy będzie pewnie Mac Toast. 5,90 bekon ser i pieczarki ser, więc nie, ja to weźmy bekon ser. No właśnie, weźmy bekon ser. Weźmy jeszcze, Natalia, kategorię na słodko, zobaczymy, co tam mają. Może coś słodkiego uda się. O, jakiś croissant. Makaronik. Makaroniki. Makaronik będzie najtańszy. Croissant mieszczany w zestawie z gorącym napojem za 5 zł? A tutaj sam jest croissant za 6,90. A makaronik za 5, ile 50, tak? Więc 90. Czekaj, croissant z napojem gorącym jest tańszy niż jeden makaronik zwykły? No dobra, widzowie, tego to się nie spodziewałem. Możemy wziąć herbatę, kawę czarną albo kawę z mlekiem. Ja chcę kawę z mlekiem, Natalia. To jest niedostępne. Okej. Nie wiem czemu, ale nie da się tego zamówić. Okej, no to było zbyt piękne, żeby było prawdziwe, chociaż możemy iść jeszcze do środka zobaczyć. A, okej, słuchajcie, weszliśmy do środka i tutaj jest jednak chyba prawdziwa cena. 11,40. Fajnie, że zrobili nam nadzieję. No dobra, ostatecznie padło na dwa te maktosty z bekonem i serem i dwa makroniki. Natalia, pokaż, żeby nie było. O, proszę bardzo, jeden pistacjowy, drugi malinowy. I tutaj po jednym maktoście, którym w sumie nie, Natalia, czy się najem. No dobra, najtańsze śniadanko w Maku sezonu. Powiem wam, że szału nie było, bo nie, tosty były spoko, ale tak. Makaroniki były z zeszłego dnia. Normalnie była taka wczorajsze. Skorupa. Ale no ciężko jest się najeść, nie? Najtańsze śniadanie w Maku. Teraz jedziemy do galerii, tam musimy ogarnąć bluzę Natalii i tam też zaliczymy ciekawą atrakcję. No dobra, widzowie, jesteśmy w galerii, udało się już ogarnąć Natalii bluzę, klip zdjęty, więc Natalia co, idzie się przebrać? Idę się przebrać, a w ogóle w międzyczasie dostałam czkawki. Od pół godziny, widzowie, Natalia ma czkawkę. To mnie tak wkurza, ale nie ma co, idziemy, a potem Natalia atrakcja też w tej galerii. No dobra, stylówka Natalii zmieniona, jak widzicie, o, bluza już założona. Jesteśmy teraz w salonie gier, bo tak naprawdę tutaj jest najtańsza atrakcja dla
dwojga? Za 3 złote. No właśnie, za 3 złote, bo zwróćcie uwagę, że 3 żetony to jest jedna gra. Wymieniliśmy 5 złotych na 5 żetonów, więc no wykorzystamy po prostu tylko 3 i zagramy sobie jeden meczek Cymbergaja. Dobra, widzowie, mamy krążek i uwaga, zobaczymy zaraz, kto wygra. A, 1-0, elegancko. Dobra, widzowie, minuta 10 do końca, Natalia się odkuwa, bo jest 3-1 dla mnie, okej? Okay, już 4, Natalia! Zrobiłem to na ślepo, nie patrzyłem, co robię! No i koniec, widzowie, 5-1 dla mnie i to było na tyle, jeśli chodzi o naszą atrakcję. Wróciliśmy już do naszego opelka, ale wychodząc z galerii stwierdziliśmy, że kupimy sobie jeszcze po najtańszej zdrapce w Lotto. O, proszę bardzo, Natalia drapi już tutaj koniczynkę za złotówkę oczywiście, bo takie są najtańsze zdrapeczki. I Natalia... Ale na razie nic tutaj nie ma. Musisz znaleźć koniczynkę, ale no niestety. Ja za to muszę znaleźć 3 takie same kwoty, żeby wygrać tę kwotę, ale uwaga, no niestety też nie ma, więc nic z naszych zdrapek. Ale jak widzicie, mamy godzinę 12.04, a to oznacza, że za niecałe 2 godziny kończy się nasz challenge i zanim jeszcze te 24 godziny miną, to jedziemy do Ikei po najtańszego loda. No dobra, dojechaliśmy do Ikei. Jak widzicie, normalne lody kosztują 4 zł za 100 gramów. Tutaj jest oczywiście automat, w którym można je zrobić, ale tutaj jak widzicie, za 2 zł są lody wege o smaku truskawkowym i jest to najniższa cena, czyli coś dla nas. W takim razie wrzucamy 2 złote i ja nie wiem, widzowie, to jest niesamowite, że za 2 złote można mieć loda z maszyny. O, tutaj wypadł nam, jak widzicie, falek, kładziemy go tutaj, naciskamy ten przycisk i zaraz nasz lód wege o smaku truskawkowym powinien być gotowy, chociaż no nie jest za duży. Wyszliśmy na zewnątrz, żeby przetestować tego loda, pachnie na maksa truskawkowo. Jestem ciekawa, jak będzie smakował, bo wegańskich lodów z automatu jeszcze nigdy nie jadłam. No, wydaje mi się, że mam smakował jak normalne. Są bardzo intensywne, ale są takie, nie są takie kremowe. Faktycznie. Takie kremowe. Jest zupełnie inna konsystencja, bardziej sorbetowa. Ale jak na 2 złote, to powiem wam, że no niczego lepszego nie mogliśmy sobie wymarzyć. No dobra, widzowie, jest godzina 13.21, lodzik zjedzony. Pochodziliśmy jeszcze trochę po Ikei, bo jak oglądaliście ten film na kanale Natalii, to no wiecie, że kupiliśmy mieszkanie. Ale z racji tego, że zbliża się godzina 14.00, o której kończy się nasz challenge, to no niestety musimy pojechać oddać nasz najtańszy samochód. I Natalia, będziesz za nim tęskniła? Tak, Karol, szczególnie za tym zapachem. On mnie już tak denerwuje, że dzisiaj przy otwartych oknach i jakby to mam uczucie, że czuję ten zapach nawet w ja nie, no ten zapach jest tak mocny, że masakra. Ale poza tym samo autko było okej. To prawda, powiem wam, że mimo tego, że na co dzień jeździmy w miarę, wiecie, świeżym BMW, to nie przeszkadza mi ten samochód, jeździ się całkiem spoko. No trochę szkoda, że radio nie działa, że nie ma klimy i tak dalej, ale jakby trzeba było, to jakoś byśmy z tym przeżyli, nie? No dobra, klucze do opelka oddane i przez 15 ostatnich minut staliśmy na tej drodze, dlatego że czekaliśmy na godzinę 14.00, aż minął 24 godziny. I jak widzicie, w końcu jest. Już teraz na moim telefonie mogę wam pokazać, że jest 14.00, więc już teraz możemy użyć nie najtańszego środka transportu, czyli trafikara, którym jak widzicie ktoś zostawił nam prezent. Ale na tym będziemy kończyli, jedziemy teraz do domu, w końcu będziemy mogli się wykąpać, uczyć naszych kosmetyków i w ogóle, bo tak naprawdę chyba te kosmetyki były największym problemem, nie? Fajnie też będzie wsiąść do Beci, nie ukrywam, że po jeździe Oplem pewnie tą Becię troszkę bardziej też docenimy, ale ogólnie nie było to jakieś mega trudne, żeby przeżyć te 24 godziny używając tylko najtańszych rzeczy, bo no często to co najtańsze wcale nie jest najgorsze. Ale nie ma co, na tym będziemy kończyli. Trzeci opiek, który się podobało, subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych tego typu filmów. No i sprawdzajcie koniecznie nowości w naszym sklepie na www.sweetplant.pl. A my póki to się żegnamy, trzymajcie się i miły!